duże ssaki, ryby. Owady i pierwotniaki. Skąd pochodzą? W muzeach takich jak Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego lub w Muzeum Ewolucji Polskiej Akademii Nauk możemy zobaczyć wystawione skamieniałości wielu dawno wymarłych zwierząt. A jak wyglądali ich prapraprzodkowie? Od czego to wszystko się zaczęło? Początki życia to jeden z najbardziej fascynujących tematów badań naukowych. Najstarszych śladów organizmów poszukują paleontolodzy. Mam przed sobą próbki skał bardzo różnego wieku geologicznego, od takich liczących kilka milionów lat do najstarszych na tym stoliku ponad 2,5 miliarda lat. Mają one wszystkie bardzo szczególną cechę, mianowicie istnieje podejrzenie, że wszystkie one powstały przy współudziale organizmów lub jako wynik działalności organizmów. Mikroskop elektronowy pozwala naukowcom zobaczyć w próbkach skał okrągłe twory, wręcz łudząco podobne do dzisiejszych organizmów jednokomórkowych. To, co teraz widzimy, jest to fragment wapiennej skały dewońskiej powstałej 380 milionów lat temu na dnie morza. Struktura, którą widzimy w centralnej części ekranu, jest to jednokomórkowy organizm, który uległ mineralizacji i zachował się do dnia dzisiejszego w skale dzięki lityfikacji tej skały. Duże nagromadzenie takich pojedynczych komórek, właściwie są to szczątki czy pozostałości po tych mikroorganizmach, świadczą o tym, że taka właśnie skała powstała z tych drobnych mikroorganizmów. Dla laika te skały wyglądają bardzo pospolicie. Dla specjalistów są niezwykłym skarbem, który może wyjaśnić tajemnicę naszego pochodzenia. Od wielu lat takimi skamieniałościami zajmuje się polski paleobiolog profesor Józef Kaźmierczak. Kiedy mówimy o najstarszych śladach życia, to musimy zadać sobie pytanie, skąd te najstarsze ślady życia pochodzą. Otóż pochodzą one przede wszystkim ze skał osadowych, nazywanych stromatolitami. Cóż to są te stromatolity? Stromatolity są to struktury skalne powstałe na skutek osadzenia cząstek mineralnych lub wytworzenia cząstek mineralnych przez maty mikroorganizmów. Mogą być to mikroorganizmy takie jak sinice znane nam dziś, mogą być to również mikroorganizmy zwane potocznie bakteriami. Oczywiście wszystko to odbywa się w środowisku wodnym. W tych stromatolitach, takich jak ten, który w tej chwili trzymam w ręku, należących do najstarszych stromatolitów znanych na Ziemi, pochodzi on z zachodniej Australii, czy inny, nieco młodszy, liczący około 2,5 miliarda lat, pochodzący z Afryki Południowej, znalezione zostały szczątki, które interpretowane były, które interpretowane są przez niektórych do dziś jako pozostałości najstarszego życia. Czy te skały rzeczywiście zostały utworzone przez organizmy jednokomórkowe? Do szczegółowych badań naukowcy potrzebują preparatów wykonanych z przywiezionych próbek skał. Po przecięciu piłą diamentową i odpowiedniej obróbce przez szlifowanie, z kamienia powstanie cienka, zupełnie przezroczysta płytka. Można ją będzie oglądać nawet pod mikroskopem optycznym. Dzięki takim preparatom naukowcy uzyskali obrazy szczątków mikroorganizmów kopalnych sprzed 410 milionów lat. W ten sposób włączyli się w wyjaśnienie zagadki najstarszych organizmów. Pod mikroskopem różne skamieniałe twory, prawdopodobnie komórki sprzed milionów lat. Są one bardzo podobne do komórek sinic, które dziś występują w wodach całej Ziemi, a które można również hodować w domu w słoiku. Takie same komórki, znajdowane w najstarszych skałach na Ziemi, zbliżają nas do rozwiązania zagadki początków życia.
Te ciemne struktury, które obserwujemy, są to termicznie zmienione, to znaczy zmienione pod wpływem wysokich temperatur i ciśnień, bentosowe maty silnicowe, które występowały na dnie Sylurskiego Morza, to jest około 410 milionów lat temu, czyli w czasie, kiedy ta skała powstawała. Podobne struktury zostały znalezione kilka lat temu w skałach w północno-zachodniej Australii, w skałach zwanych Apex Chert. I te skały z północno-zachodniej Australii liczą sobie 3,5 miliarda lat. Struktury znalezione w tych skałach uważane są za najstarsze skamieniałości organicznie zachowane na Ziemi. Jednak to, że są to skamieniałości, czyli pochodzą z organizmów żywych, zostało niedawno zakwestionowane. Silnice w skałach sylurskich z Sudetów są zachowane w bardzo różny sposób. Od form bardzo dobrze zachowanych do form bardzo silnie zdegradowanych, gdzie w zasadzie nie zachowały się żadne cechy maty silnicowej. I tutaj mamy fragment takiej skały. Jest to skała pochodząca właśnie z Gór Bardzkich. Ona powstawała w okresie sylurskim 410 milionów lat temu. Na dnie takiego Sylurskiego Morza żyły silnice, które porastały dno tego morza na dużej przestrzeni. Naukowcy sądzą, że w podobnych warunkach powstały również najstarsze ziemskie mikroskamieniałości znalezione w Australii. To oznacza, że już 3,5 miliarda lat temu na dnie morza żyły jednokomórkowe organizmy tworzące wielkie kolonie. Wyniki prac polskich naukowców zostały opublikowane w najbardziej znanych czasopismach i wywołały ogromne zainteresowanie. Skamieniałości najstarszych żywych organizmów na Ziemi wciąż budzą emocje. Być może podobne twory znajdujące się w skałach marsjańskich świadczą o tym, że kiedyś także na tej planecie istniało życie. Najstarsze ślady nie wyjaśniają jednak najważniejszego problemu – problemu powstania życia. Czy będziemy je mogli znaleźć także na innych planetach Układu Słonecznego? A może przybyło do nas z głębin kosmosu? Gdzieś musiało jednak powstać po raz pierwszy. Naukowcy od dawna tworzą modele i wykonują doświadczenia, które mają wyjaśnić, w jaki sposób w pierwotnej atmosferze ziemskiej zrodziły się pierwsze drobiny życia. Początki życia na Ziemi były obiektem eksperymentów już przed wojną. W takiej szklanej kolbie stworzono warunki przypominające praatmosferę i praocean i poddawano te substancje wyładowaniom elektrycznym w laboratorium. Podobnie wyglądający eksperyment przeprowadzono w 1953 roku. Czy badania doprowadzą nas w przyszłości do rozwiązania zagadki powstania życia? Modele komputerowe pokazują, że w sprzyjających warunkach materia może sama zacząć się porządkować, tworzyć coraz większe struktury. Czy rzeczywiście ponad 3,5 miliarda lat temu gdzieś tam na pustynnych obszarach albo na styku lądu i oceanu skomplikowane cząsteczki chemiczne połączyły się, tworząc nową jakość? Dlaczego życie uzyskało postać, jaką znamy dziś? Obecnie życie zasadza się na współistnieniu białek i kwasów DNA, czyli kwasu dezoksyrybonukleinowego. Twierdzi się, że pierwotne formy życia były odmienne. Były osnute na innej podstawie. Tą podstawą były kwasy rybonukleinowe, czyli tak zwane RNA. Mówi się wręcz o świecie RNA. Jeden z najbardziej znanych dziś symboli. Animacja modelu cząsteczki kwasu deoksyrybonukleinowego, zwanego DNA. Dziś to podstawa życia. Zdaniem specjalistów, niegdyś najważniejszą rolę odgrywał, pokazany tu w formie modelu, kwas rybonukleinowy. Kwas rybonukleinowy, określany również mianem RNA, należy do tego samego rodzaju cząsteczek, co cząsteczki DNA, z tym, że najczęściej jest cząsteczką jednoniciową, a materiał budulcowy, czyli nukleotydy budujące cząsteczki RNA, różnią się nieco w swojej budowie od cząsteczek DNA. Istnieją trzy warunki, które muszą spełniać cząsteczki, by dać początek życiu. Muszą mieć pamięć molekularną, zdolność do katalizy, czyli przyspieszania reakcji chemicznych, i zmienność. Cząsteczki RNA spełniają wszystkie te trzy warunki. Posiadają pamięć molekularną, gdyż potrafią się powielać. Mamy przykłady wirusów, które jako informację genetyczną wykorzystują cząsteczki RNA. Atakują te wirusy niektóre komórki, następnie w komórkach tych
powielają swoje cząsteczki RNA, które opłaszczając się następnie są zdolne do atakowania kolejnych komórek gospodarza. W badaniach prowadzonych na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu wykorzystywane są wirusy roślinne. Jak wiadomo, wirusy mają własny materiał genetyczny, kwas rybonukleinowy. Ten materiał genetyczny złożony jest z trzech nici kwasów rybonukleinowych, oznaczonych jako RNA1, RNA2 i RNA3. Możemy w warunkach in vitro metodami biologii molekularnej wyprodukować takie kwasy nukleinowe pochodzące z wirusa, a następnie wymieszać je. Taką wymieszaną miksturę możemy następnie wprowadzić poprzez mechaniczne wtarcie do rośliny. Po pewnym czasie taka roślina wykaże objawy infekcji. Świadczy to o tym, że takie kwasy nukleinowe pochodzenia wirusowego potrafią zainicjować proces tworzenia białek wirusowych, a także proces powstawania de novo nowych potomnych cząstek wirusowych. Takie badania dowodzą, że kwasy RNA mają pamięć molekularną i są w stanie przekazać swoją informację genetyczną komórkom roślin. A inne właściwości kwasu rybonukleinowego, na przykład zdolność do katalizy? Cząsteczki RNA przyspieszają reakcje chemiczne miliard razy. To może niewiele w porównaniu do białek zwanych enzymami, które potrafią przyspieszyć reakcje chemiczne bilion razy, ale i miliard razy jest nie do pogardzenia, jeśli wziąć pod uwagę podstawowe tempo reakcji chemicznych, przy którym nie można byłoby mówić o powstaniu życia. I wreszcie cząsteczki RNA spełniają warunek zmienności. W trakcie powielania się w cząsteczkach tych może dochodzić do błędnego wbudowania się materiału budulcowego, zmieniającego nieco właściwości kwasu rybonukleinowego. Właśnie dzięki zmienności istnieje ewolucja. Dzięki temu istnieje cała różnorodność życia na Ziemi. W wielu laboratoriach bada się zachowanie kwasów rybonukleinowych. Naukowcy starają się lepiej poznać właściwości RNA. Te badania wspierają hipotezę głoszącą, że pierwotnymi drobinami życia były kwasy nukleinowe. Do próby zawierającej DNA oraz do próby zawierającej RNA dodamy zasady sodowej. Łańcuchy RNA popękają, natomiast łańcuchy DNA rozdzielą się na pojedyncze nici. Dzięki większej stabilności niż RNA, DNA pełni dzisiaj rolę informacji genetycznej. Jest trwałym nośnikiem, który w warunkach stresowych jest przez komórkę odczytywany i przekazuje za pomocą RNA informacje do rybosomów, które białka, które katalizatory mają być syntetyzowane po to, żeby komórka utrzymała w miarę stabilny stan wewnątrz, niezależnie od środowiska zewnętrznego. Próbki kwasów nukleinowych potraktowane zasadą sodową zostały nałożone na żel i poddane działaniu pola elektrycznego. Przeprowadzona analiza wykonanego doświadczenia pokazuje, że cząsteczki DNA tylko się rozdzieliły na dwie nici, podczas gdy struktura kwasu rybonukleinowego została zniszczona. Wiemy już, że kwas RNA rzeczywiście ma pamięć molekularną i jest dobrym katalizatorem. Wykazuje zmienność, ale jest dość wrażliwy na uszkodzenie. Świat, w którym cząsteczki RNA były jedynymi nośnikami informacji genetycznej oraz kontrolowały wszystkie procesy chemiczne zachodzące w komórkach, dawno już minął. Obecnie cząsteczki RNA przekazały część z tych pierwotnych funkcji białkom oraz cząsteczkom DNA. Pomimo to nadal RNA odgrywa w komórce bardzo istotną rolę, można by powiedzieć nawet kluczową rolę. Bez RNA nie ma samopowielania się cząsteczek DNA, nie ma też syntezy białek. Dodatkowo pewna klasa cząsteczek RNA, krótkich, małych, kontroluje tak skomplikowane procesy jak kwitnienie u roślin, wytwarzanie liści, czy też u zwierząt rozwój zarodkowy. Badania laboratoryjne trwają. Dzięki nim wiemy już, jakie są właściwości kwasu rybonukleinowego. Wiemy, że mógł być pierwszą drobiną życia. Naukowcy coraz lepiej poznają jego obecną rolę w żywych komórkach. Powstaje wszelako pytanie, w jaki sposób cząsteczki typu RNA powstały w pierwotnej
atmosferze ziemskiej, w pierwotnym świecie istniejącym na początku życia naszej Ziemi. Otóż RNA to związki chemiczne bardzo skomplikowane. Są to makrocząsteczki, bardzo duże, o budowie łańcuchowej, polimery, w których poszczególne ogniwa, zwane nukleotydami, łączą się ze sobą, a tych połączeń może być bardzo wiele. Współcześnie znane cząsteczki typu RNA liczą sobie od kilkudziesięciu do kilku tysięcy nukleotydów. Wobec tego powstanie takiej dużej cząsteczki wymagało zapewne specyficznych warunków. Wyobraźmy sobie pełne soli mineralnych jezioro, takie jak w Dolinie Śmierci w Kalifornii. Oczywiście bez obecnie występujących roślin. W takich warunkach mogły powstać nukleotydy i zbudowane z nich większe struktury. A może była to płytka laguna, z której pierwsze żywe drobiny mogły wypłynąć na wielkie przestrzenie oceanu i podbić ziemię? Okazuje się, że zmieszanie nukleotydów w środowisku wodnym bynajmniej nie daje w rezultacie polimerów. Dzieje się tak dlatego, że reakcja polimeryzacji, co prawda daje polimery, ale okazuje się, że są one bardzo nietrwałe w środowisku wodnym. Pod wpływem wody ulegają rozkładom. Ta reakcja rozkładu polimerów jest szybsza niż ich tworzenie. Natura musiała sobie jednak jakoś poradzić z tym problemem. Dzięki badaniom laboratoryjnym możemy dziś przypuszczać, że wykorzystała mechanizm prowadzący do przyspieszenia reakcji. Katalizę chemiczną. Katalizatory to substancje, które przyspieszają przebieg reakcji chemicznej. Co więcej, bardzo istotną właściwością katalizatorów jest to, że mogą przyspieszać selektywnie, wybiórczo, jedną z reakcji chemicznych, które mogą zachodzić w danym układzie chemicznym. Wobec tego to, co było potrzebne na początku tworzenia życia, to katalizator, który mógłby skutecznie przyspieszać tworzenie polimerów nukleotydowych, natomiast nie przyspieszałby reakcji hydrolizy. W rezultacie można byłoby oczekiwać tworzenia dużej ilości form typu RNA i początku świata RNA. Jaka substancja w skorupie ziemskiej już na początku mogła odgrywać taką rolę? Sądzi się, że pierwszymi katalizatorami mogły być minerały pospolicie występujące w skorupie ziemskiej. Jak wiadomo, poza tlenem w skorupie ziemskiej najwięcej jest krzemu. Najprawdopodobniej więc były to krzemiany o budowie warstwowej, takie jakie występują w pospolitych wszędzie glinach. Jeden z nich, o nazwie montmorillonit, na zdjęciach ze skaningowego mikroskopu elektronowego wykazuje wyraźną strukturę. Jego drobne ziarna mają pokrój płytkowy. To właśnie odzwierciedla jego warstwową budowę. Pojedyncze warstwy minerału są naładowane ujemnie. Pomiędzy nimi znajdują się dodatnio naładowane jony. Cała ta struktura ma interesującą właściwość. W laboratorium zobaczymy, jak po pewnym czasie minerał pęcznieje w wodzie. Czarna kreska pokazuje poziom, do którego na początku sięga minerał. Oznacza to, że woda wraz ze wszystkim, co jest w niej rozpuszczone, wchodzi w obszary międzywarstwowe. Można sobie wyobrazić, że wody pierwotnego oceanu, wnikając w strukturę montmorillonitu, wnosiły weń również te makroskopowe cząstki typu nukleotydów, które mogły dalej polimeryzować po kontakcie z centrami katalitycznie aktywnymi obecnymi między warstwami montmorillonitu. Mogły to być jony, kationy obecne między tymi warstwami. Mikroskop sił atomowych pokazuje regularną budowę, która ułatwiała reakcję i tworzenie wiązań między cząsteczkami. To oczywiście tylko teoria, wielce prawdopodobna, ale około 10 lat temu została ona również sprawdzona eksperymentalnie. W laboratorium amerykańskim grupa doktora Ferrisa wykazała, że rzeczywiście roztwór wodny zawierający indywidualne nukleotydy w obecności katalizatora montmorillonitowego polimeryzuje. To, co udało się otrzymać uczonym, to były polimery zawierające 10 ogniw łańcucha nukleotydowego. Natomiast później, w ostatnich latach, udało się ten wynik poprawić.
Obecnie wiadomo, że udaje się otrzymać utwory typu RNA liczące rzędu 50 nukleotydów w łańcuchu. To już jest bardzo bliskie tego, co mogło stanowić początek świata RNA. Od pierwszych cząsteczek kwasu rybonukleinowego do podwójnej helisy DNA, która stała się najważniejszą strukturą życia. Naukowcy z różnych dziedzin próbują rozszyfrować historię, która zaczęła się ponad 3,5 miliarda lat temu. Jesteśmy ciekawi, jakie procesy doprowadziły do tego, że my, prapotomkowie, czujemy się na siłach rozwiązać zagadkę prapoczątku naszego istnienia.